Poświęca się natomiast swojemu ulubionemu zajęciu, liczeniu pieniędzy. Jest jednak ktoś, kto niespodziewanie go odwiedza i przekazuje mu pewną niezwykłą, ważną wiadomość. Ze światu przybywa groźny, przerażający duch zmarłego wspólnika. Gdy następnie pokazują mu się kolejne duchy, obrazujące jego przeszłość, teraźniejszość, a przede wszystkim przyszłość, Scrooge, przerażony wizją samotności, śmierci, postanawia zmienić swoje życie. Staje się ponownie szczodrym, serdecznym, kochającym, otwartym człowiekiem. Takim, jaki był w młodości. Zanim zamienił się w zgorzkniałego, niechętnego ludziom skąpca. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow. Niech Bóg cię błogosławi. Co to znowu za brednie? Chyba nie chcesz powiedzieć, że Boże Narodzenie to bzdury. Właśnie, że tak. Wesołych świąt, też mi pomysł. Jakie masz powody do radości? Przecież jesteś biedakiem. Skąd zatem twoja ponura mina? Jesteś bogaty, zatem powinieneś być szczęśliwy. Bzdura, w świętach nie ma nic wesołego. Są niepotrzebne. Wuju, święta to jedyny dzień w roku, kiedy ludzie otwierają swe na co dzień zamknięte serca. Wszystkiego najlepszego. O tak, to prawda. Dość tych bzdur. Wuju, nie bądź zły. Zapraszam cię jutro na świąteczny obiad. To ostatnia rzecz, na jaką miałbym ochotę. Żegnam. Wesoło świąt! Żegnam! Mam się z panem Scrooge'em czy Marleyem? Pan Marley nie żyje od 7 lat. Przypuszczam, że dorównuje pan w kolejności swojemu zmarłemu wspólnikowi. W święta powinniśmy bardziej niż kiedykolwiek myśleć o biednych i samotnych. Tysiącom ludzi brakuje środków do życia. Przecież nie ma więzień, że to wina dalej istnieją. Niestety są. To znakomicie. Zdecydowaliśmy się założyć fundację, by zakupić żywność dla najbardziej potrzebujących. Chcielibyśmy, by święta były dla nich bardziej radosne. Czy mogę pana wpisać na listę ofiarodawców? Nie. Czyli chce pan pozostać anonimowy? Nie. Życzę sobie, aby zostawiono mnie w spokoju. Ale wielu ludzi może umrzeć z mrozu i głodu. Niech więc umierają. Przynajmniej nie będzie nadmiaru ludności na świecie. Żegnam. Do widzenia.
pan łańcuchami. Mam lekę za sobą łańcuchy? Tyle samo uchwałem sobie za życia. Czy wiesz, jak długie, czy wiesz, jak ciężkie łańcuchy już sam nałożyłeś na siebie? Były tak samo długie i ciężkie jak moje, kiedy umierałem. Tylko, że ty cały czas żyjesz. Dodawałeś do nich następne ogniwa. 7 długich lat. Pomyśl o tym. Marleju, co to ma znaczyć? Musisz mi to wytłumaczyć. Ha! Inni ci wyjaśnią. Ja nie jestem od tego. Teraz czeka mnie długa i wyczerpująca podróż. Gdybym tylko wiedziała, że wszystko zależy od tego, jak jesteśmy za życia. Że nic nie uchodzi bezkarnie. Powinienem dzielić się wszystkim, co mam. Byłeś dobrym kupcem. Robisz świetne interesy. Czy to się nie liczy? Kupcem! Powinienem być dobrym człowiekiem. Dzielić się, współczuć, a nie okradać. Interesy są ostatnią rzeczą, jakiej warto poświęcić życie. Nawiedzą ci kolejno 3 duchy. Co? I jeszcze 3? A może raczej niech nie przychodzą? Ale bez nich nie zdołasz uniknąć mojego losu. To może nie przyjdę tutaj innym razem. To już za sobą. Ebenezerze, więcej mnie już tutaj nie zobaczysz. Żegnaj i pamiętaj o tym, co ci powiedziałam. Nie wierzę w wszystko. Thank you.
pokazać mi moją teraźniejszość? Prowadź mnie dokąd chcesz. Wczoraj rano udzielono mi bardzo bolesnych lekcji. Ale wiem, że wiele się nauczyłem. Małe dziecko będzie żyć? Jeśli się nie zmieni, nikt już nie ujrzy wina. Duchu, zrób coś. Niech to dziecko nie umrze. On jest chyba bardzo bogaty. Co z tego? Nie ma z tego żadnego pożytku. Sam z tych pieniędzy nie korzysta, ani nie dzieli się z innymi. Wcale mu nie współczuję. A ja tak, żal mi go ogromnie i dlatego postanowiłem zapraszać go co roku. Może zmieni zdanie i na przykład podwyższy pensję swojemu kancliście. Nie licz na to. On się nigdy nie zmieni. Ja wiem, co mówię. Wolę go zapraszać. Co roku. Zdrowie mu, Jaskurza! Thank you.
Ciemności nie widzę. Duchu, czy jesteś tu, aby pokazać mi moją przyszłość? Duchu, czy jesteś tu, aby pokazać mi, jak będę wyglądał w przyszłości? Duchu, czy jesteś tu, aby pokazać mi, jak mam się zmienić? Duchu, odpowiedz mi, twoje milczenie napawa mnie strachem. Jakiś
dzień mamy? Przecież dzisiaj jest Boże Narodzenie. A jednak go nie straciłem. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. Chłopcze, masz tu pęsiaka. Kup mi indyka. Teraz idź do domu. Spędź te święta z rodziną. Dziękuję.